Cześć, dzień dobry. Jestem Ania, jestem sprawczynią zamieszania pod tytułem Laboratorium Możliwości. Cześć, to ja, Kajtek, i bardzo chciałbym opowiedzieć o tym projekcie. Opowiedzmy więc o tym projekcie razem, od czego zaczniemy? Może na początku się przedstaw. Tak bliżej. Okej, jeszcze raz, jestem Ania, jestem z Dąbrowy Górniczej. Z wykształcenia, z zamiłowania, z pasji oraz na szczęście jestem po prostu panią Anią. Albo czasem panią z gliny lub panią kropką. Pracuję bawiąc się. Prowadzę zajęcia i warsztaty dla dużych i małych. Jestem też mamą dwóch dziewczynek, które chodzą do szkoły. Wystarczy? Tak, wystarczy. Teraz opowiedz coś więcej o laboratorium. Laboratorium Możliwości wymyśliło mi się i wyśniło. To przestrzeń nauki i zabawy dedykowana dla każdego, dużego i małego. Laboratorium Możliwości to pracownia matematyki, w której matematyka to przygoda. To też pracownia ceramiki, pracownia mikroskopowa, pracownia artystyczna i studio krawieckie. Tak, tak! Mamy tu maszyny do szycia, mikroskopy i takie niesamowite naukowe eksponaty i modele. Co jeszcze wyróżnia to miejsce? Ania, co jeszcze wyróżnia to miejsce? Laboratorium Możliwości jest ogólnodostępne i bezpłatne. Każdy może tu przyjść. Każdy może tu przyjść, słyszeliście? Każdy może tu przyjść! A skąd taki pomysł w ogóle? Wymarzyło mi się w naszym mieście miejsce, które w edukacji stawia na bliskie mi wartości, na relacje, poczucie wspólnoty i sprawstwa, na autentyczność i pasję, na wzajemny szacunek i uważność dla indywidualności, które zamiast rywalizacji uczy współpracy i wspólnego działania. A wiecie, że każda szkoła będzie mogła zorganizować tutaj lekcje? Tak, nietypowe lekcje. Niezapomniane lekcje. A jeśli już mowa o szkole i o lekcjach, to jest tu też przestrzeń dla nauczycieli. Laboratorium Możliwości to centrum doskonalenia zawodowego i wsparcia dla naszych dąbrowskich nauczycieli. To szkolenia, wartościowe warsztaty, kursy, spotkania z ekspertami i praktykami. Przyda nam się taka oświatowa, rozwojowa przestrzeń w mieście! Przekonani? Zapewniam, będziesz chciała tutaj bywać. Będziesz chciał tutaj bywać. Będą chciały bywać tutaj Twoje dzieci. Stwórzcie to miejsce z nami. Stwórzcie to miejsce ze mną. Stwórzmy to miejsce razem. Laboratorium Możliwości jest możliwe. Budżet obywatelski, projekt numer 2. Prosimy o głosy. Dziękujemy za głosy. Ania i Kajtek. Do zobaczenia. Do widzenia się w Laboratorium Możliwości.